Tenis. Iście królewska dyscyplina, która na przestrzeni wieków zdobyła ogromną popularność na całym świecie. W tenisa gra się wszędzie. Korty tenisowe wyrastają jak grzyby po deszczu, także w naszym regionie. Nie inaczej jest w Chorzowie, gdzie klub sportowy Sport Park Budowlani kusi fanów tenisa swoją ofertą. Jak się jednak za to zabrać? Czego potrzeba do uprawiania tego sportu? Załóżmy taką sytuację, nigdy nie grałem w tenisa, obejrzałem sobie cały Australian Open i się zakochałem w tej dyscyplinie. Co mogę i czego mi trzeba, żeby rozpocząć trening właśnie w tenisa? No na pewno obiektu, dwa trenera i trzy sprzętu odpowiedniego. Jeżeli chodzi o trenera, no to już masz. Jeżeli chodzi o obiekt, też jest. Zacznijmy od sprzętu. Więc do tenisa jest potrzebna rakieta, piłeczka i odpowiedni strój sportowy. Co dalej? No dalej to już tylko ćwiczenia. Dalej tylko ćwiczenia. Należy się nauczyć na początku forehandu, backhandu, czyli samych podstaw w tenisie. Później wiadomo, serwis, volley, smacz. No i już później zostaje tylko taktyka gry. No właśnie, jeżeli chodzi o wybór sprzętu, no to oczywiście są różne przedziały cenowe. Taki, chodzi mi o to, ile mniej więcej tak na początek trzeba tych pieniążków włożyć, żeby no jakoś się kształcić w tym kierunku. No ofert jest dużo, więc dobór sprzętu no to tak naprawdę możemy dobrać do własnej kieszeni. Na sam początek nie trzeba mieć jakiegoś wygórowanego tego sprzętu, może być to sprzęt zwykły, czyli powiedzmy około 150 zł za jakąś taką rozsądną rakietę. No piłeczki kosztują w granicach 30 zł, także to też nie jest jakiś tam majątek. Później wynajem kortu tylko i trener, nie? Czy ten sprzęt często się zużywa? Ze sprzętem jest różnie. Piłki bardzo często, jeżeli chodzi o rakietę, no to rakieta u podstawowych graczy wytrzymuje bardzo długo, bo nawet rok, tak? Nie ma żadnego kłopotu. Mówimy tutaj przede wszystkim o strunach rakiety, które po jakimś czasie, gdy gramy, one się zużywają i trzeba je po prostu wymieniać na nowe. Jeżeli chodzi o rakietę, no jeżeli nie jesteśmy nerwusami i nie rzucamy rakietą, no to rakieta da radę. Kiedyś pamiętam z 2-3 lata temu, kiedy był boom na Jerzego Janowicza, kiedy dotarł do półfinału Wimbledonu, jakiś dziennikarz zapytał właśnie też trenera w telewizji, ile powinno mieć moje dziecko, żeby zacząć taką karierę i żeby ją go prowadzić profesjonalnie. Ile lat musi mieć taki człowiek, żeby już w przyszłości myśleć o tym, żeby on miał takie mniej więcej sukcesy, żeby obijał się między tą chociażby drugą setką? To znaczy z tym jest różnie, ponieważ niektórzy zaczynają w wieku 3-4 lat i taki jest proponowany wiek, żeby tak zacząć. Natomiast są osoby, które zaczynają w wieku 11 lat i też osiągają sukcesy. W naszym klubie trenuje taka zawodniczka, która jest w tej chwili w 20 w Polsce i zaczęła w wieku 11 lat. Także można zacząć, trzeba mieć po prostu do tego dar. Miejscowa kadra wprowadzi zarówno dzieci, jak i dorosłych w świat tenisa poprzez ciekawe zajęcia, ucząc zarówno podstaw, jak i zaawansowanych technik. Na spotkanie z ludźmi, dla których tenis to całe życie, zapraszamy już wkrótce do naszego programu Ludzie, miejsca, zdarzenia.